Siemaneczko, ja jestem Pepe, ten Games. Witam was na moim gospodarstwie dzisiaj. Dzisiaj gościmy sobie PZE. Wjeżdżamy po sobie one bezpośrednio. Nie chciałem się łączyć szybciej, ni później. Tak, teraz lecimy, zobaczymy jak to nam PZE oddaje. No i kurwa, widzę, że oddaje. No, zdrowo. Zdrowiutko. Nie wiem, co się odjebało. Ale wiadomo, to jest parę hektarów tych pyrydzy. Więc no, to oddaję. Tylko kryzy jakby nie było. Więc no, cieszyć się z tego. Pyrydza jest chyba usytuowana uprawa, jaka w ogóle istnieje, ja widzę. Tutaj jestem w szoku do zbioru. Będziemy się jeszcze drugi zestaw przeprowadzić, bo widzę, że tutaj może być ciekawie. Bo my na tym dojedziemy. Sam po prostu jaki ma być nam praktycznie dzień odcinku. A nie wiem, to się odjebuje. Nie wiem, fakt faktem, no włożyć koszt nakładu był tutaj potężny, bo nawóz tu poszło. Tego poszło. Patrząc na to, to będziemy kurwa to milionerami dzisiaj. Patrząc na to, jak to naprawdę sypie nam. Na tym się nie opila podjeżdżę tutaj żadnym innym kombajnem, ciągnikiem. Trzeba po prostu sypać tutaj. No, jakby nie było kombajnem podjeżdżać, nie wiem. No jednak pokazał kolejny rok, no pokazuje, że to jest dobry rejon do uprawy kukurydzy na ziarno. Więc naprawdę jest dobrze. Się dobrze z tego cieszę. Aby tak było dalej. No wiadomo, zboża. No nie oddały w tym roku. Rzepak kompletnie na katastrofa. Jednak widać kukurydza i zarówno soja oddaje w tym roku. Jestem ciekawy tylko słonecznika, bo słonecznik jeszcze też jest do skuszenia. Nie chciałem właśnie ten słonecznik, żeby jechać dzisiaj sobie ze słonecznikiem. Ale stwierdziłem, że jednak dzisiaj. No bo mi się kurwa panel IC nie chce działać, no zajebiście to wszystko działa. Więc wiedziałem, że jeszcze w sumie się nie będę wjeżdżał. Zobaczymy później jak to nie wyglądało. Później z ciekawości. Ogólnie jestem po live'ie. No, w tym ogarniałem łąki. Naprawdę był na kosmos pod tym względem. Więc to było 2 godziny z hakiem live'a. I to teraz praktycznie usiadłem teraz do nagrania parę minut. Nie wiem, ja wiem, czy nie będzie 20-25 minut, zobaczymy. Ale podejrzewam, że trzeba drugi zestaw, to będzie prowadzić. Gdyby nie było. Kukurydza będzie na sprzedaż. 600 chyba bodajże złotych za tonę. Się nie mylę, poczekajcie, zaraz wam tu powiem dokładnie wszystko. Za co i za ile. Kupuję za 645 zł za tonę, więc no nieźle. Więc tutaj jak najbardziej na plus. No, widzę, że... A, czekajcie, widziałem, czemu kodowanie jest obciążone. Sekundę. Dobra, już nie będzie. Więc naprawdę jest ciekawie. Patrzę na to, jak ta kurwa sypie. Ja nie zdążę przyjechać w jedną z drugą stronę, bo już mam pewny zbiornik. Kurwa, nawet w jedną zasadzie tylko dojeżdżam, gdzieś mam pewny zbiornik. Więc to jest kurwa jakiś fenomen tej kukurydzy, ale odmiana też konkretna. Bo to była pieniądzka odmiana, za którą teraz muszę zapłacić. Bo to powiedziałem, że na zimę będę sprzedawał, mówię, będę płacił wszystko na zimę, właśnie tak mniej więcej październik listopad. Za właśnie te minutki mam. No i całość, nawozy plus nasionka plus zboża, które wziąłem do siewu, no to jest koszt 130 tysięcy za to, by teraz zapłacić za to wszystko. Sporo, no ale widzicie, no 130 tysięcy teraz też zaraz będziemy jeszcze robić jedno płacenie, tak to powiem, bo zaraz będziemy tak, po pierwsze płacić pensję pracownikom, czyli mojemu znajomemu was kobitą i jego kobicie. Będziemy płacić pensję. I drugą pensję 8 to będzie 20 tysięcy w sumie. Do tego płacimy, mam nadzieję, żeby nie zaugrać.
O Jezu, to nie ten kusik. Pala. 28, 20 tysięcy na jednego pracownika. Napisałem? Tak. 20 tysięcy usuwamy z konta. Staje nam 206. Do tego 8,5. Ajajaj. 8,5 dla drugiego pracownika na drugim gospodarstwie. Do tego 90 tysięcy zapaszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostaje na to 7 tysięcy. Więc aż tak kurzowo nie mamy. A teraz mamy 140 tysięcy. Na dodatku mam już teraz mleka 220, 230 tysięcy. No dobra, nie jest dobre zarady, bo i tak jeszcze mam stówę. Tak, z tego, więc tak nie jest źle. Czekajcie, bo jeszcze tak się zastanawiam, czy nie za głośno mam grekę. Ustawioną... To jednak parek to trochę jest głośniejszy niż cała reszta. No widzicie, że mamy 107 tysięcy. Więc tak suma summarum nie jest źle, tak? Mamy tutaj, mam teraz hot, bo to znajomy u mnie robi, więc tutaj, wiecie, troszeczkę większa stawka po 1000 poszła więcej na osobę. Wiecie, no, trzeba to jakoś nakombinować. Ale wiecie, no to reszta będzie płacona, nawozy będą spłacone, jak powiem, 130 tysięcy za nawozy będą zapłacone właśnie z kukurydzy, zarówno ze słonecznika i jesteśmy na czysto, plus jeszcze dopłaty, które przyjdą w wysokości 53 tysięcy złotych. To i tak jest już rewelacja, więc naprawdę tutaj jest dość skłonno, bo mamy jednak dopłaty za krowy, mamy dopłaty za ziemię, jeszcze ten, jak to się mówi, to będę jeszcze w tym roku brał, bo mnie spadł wniosek na dopłaty, to właśnie od na swoje odnośnie tego stosowania pestycydów, więc tam trzeba nie tylko soję sobie ołatać, teraz po jedno nie brać pysków, nie robić. Taka ekologiczna, o, tego słowa mi brakowało. Ekologiczną soję będziemy sobie robić. Więc będzie dobrze. O kurwa, powiem szczerze, że jestem w szoku. W polarnym szoku. Nie wiem czemu taka soja sypie. Nie kupię, przepraszam, sypie. Ale mówię, no jednak same 140 tysięcy z nasionkami. Z tym wszystkim, no 140 tysięcy, kto by pomyślał, że 140 tysięcy trzeba będzie dawać za nawozy i za nasionka, no widzicie, no, w jednym się zarabia, w drugim się dokłada, w innym się tak, czyli chodzi bardziej mi o to, jak pszenica sypła, żyto, jak mi sypnęło, a jak sypie mi kukurydza, tak. Ogólnie chyba ten gość, który będzie przyjeżdżał po tą kukurydzę, nie całą możliwą, to mi powiedział, że kukurydza naprawdę będzie chciał około 400, stówę znowu daje więcej. Więc tutaj jestem 750 do tych na 400 tonach, to jesteśmy, mamy tylko tam przypadek kalkulacja 40 do przodu, więc tutaj będzie zajebiście. Ogólnie miał przyjechać tutaj do tego odbioru, ale no na razie stwierdził, że no nie ma gdzie tego brać, więc te 40 tysięcy będzie zmagazynowane u mnie, a jeszcze idzie na sprzedaż. Kurwa, no nie sądziłem, że na tyle będę miał, tak? Bo ja rzeczywiście tam ogólnie chciał, nie to będę miał tyle, to będzie sobie szukać jeszcze kogoś innego, ale musi przejść tą kukurydzę, bo nie mieć. Ale to patrzcie, że to będę miał kurwa tyle, że to jest głowa mała. Nie wiem, naprawdę. A to naprawdę poszło to, poszedł to władnik, poszedł, poszła znajomica. Tutaj poszło po 300, kurwa. I mam nie sełgać, 130 kg soli. Do tego fosforanu poszło mi 170, czyli mam 300 już soli plus fosforanu, plus 250 nitromagu i mocznika w ilości 100 kg. Więc no tutaj naprawdę poszło to dużej ilości tego nawozu, więc może tego to tak ładnie sypie, no bo nie też poszedł nawóz i zarówno gnojowica, więc tutaj naprawdę poszło to po całości. Więc naprawdę. Może to być ten efekt, może być nie, może być ten efekt, może być inny efekt. Ale suma summarum naprawdę jestem zadowolony, że to tak właśnie no idzie, tak?
Tam się przydało tam skrajniaka wyciąć. Nie wiem, czy w ogóle tam będzie sens jechać z tym skrajniakiem tutaj wycinać, ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam panuje. Jestem kurwa w szoku, że tyle wysypie. No ale dobrze. Zrobimy, wziąłem konkretne pieniądze, to będzie można sobie coś tutaj doinwestować, bo mam co, lodowarkę do kupienia. Pytałem się z naklepana, tylko właśnie jechać pomodować. Dlatego bardzo po pierwsze te opłaty, które musiałem. Bo już to, wiecie, no, płaciłem kredyt. Znaczy kredyty tak automatycznie się ściągają. Skąd, ale tak, woda, paliwo, że opłacone było, wszystko tam porobione było, więc tutaj tak nie jest tak źle. Chodzi mi bardziej paliwo do samochodu, tak? Mam paliwo do samochodu i jakieś tam części no, ciągników, żeby na zapas były w razie czego tam. Czy proszę do alternatora, do Gatesa, czy coś w tym stylu, żeby kupić na zaś, bo teraz jak to będzie robotę, no bo tak, tutaj trzeba załatać koledzy. Ogólnie trochę koledzy zarówno jak po słowieczniku będzie to połane od razu bardzo wolnie, ale zrezygnuj, sobie załatam to i będzie to leżało do wiosny, bo tak, będzie taka delikatna wymianka, ale tam będzie koledzy, a to będzie słonecznik. Pomiędzy będzie rzepak, z tego względu, że chcę zobaczyć, jak to tyle będzie wydawało tam po tej łące. Tam fajny lądowiec nie wyszedł. Kukurydzy. Poczekajcie, żeby zjebać teraz. Kurna mać, rzepak się wjebałem na 100%. No. Więc jeszcze tak, muszę... Co jeszcze nie powiedziałem? Jeszcze za opyski, też muszę do 30-20 tysięcy wydać, ale to jeszcze mam im się wieźć, dopiero w całości wtedy będę płacił. Bo muszę teraz odpaść sobie zboża. To jest po jedno, rzepaki, tutaj tylko w sobie muszę mieć używki, że na kupię rzepak, więc żeby 8 tysięcy dopłacić, trzeba będzie załóżciowo 150 tysięcy, to jest ogrom pieniędzy, no ale co zrobić, ja się tak chcę mieć, miałem dobry plan, to trzeba jednakowoż coś dać, tak, no coś oszukiwać, ale patrzcie, że teraz naprawdę te uprawy, które tak można powiedzieć, nie są mi aż tak konieczne, czyli kukurydza tak praktycznie, ziarnówka oczywiście, bo kiszonkówka to w ogóle, już o tym nie wspominał, ale ziarnówka i soja, jako to jest zmiennik polozmianów, no to w ogóle oddaje kolejnie dużo, no soja na wadę mieliśmy ogromne pieniądze, chociaż ma takie duże, 60 tysięcy, 60 łaton było tej soi, nie, 62 tysiące hektarów. Tutaj jest w ogóle inny, ten, ale tam mi soja 2000 kosztuje. 2400 lekkim pakiem dostawałem za, nie, 2400, przepraszam, dostawałem za swoje. A miałem ich chyba 32,5 tysiąca, tak? 2 hektarów. No teraz to właśnie sam się to na kukurydzę po tej soi i te ziarnówkę skosił. To, że tam ziarnówka była długo temu, chyba tak. No, tak sobie stwierdziłem, że na wiosnę tam będzie może słonecznik i tutaj słonecznik. Nie wiem, no mini zawsze można, czemu żeby nie, tak żeby po prostu to miało więcej takie ciekawe. Staram się w ogóle, czy aż ten pies, czy ja to sobie cofnę tak, czy tak, tak muszę cofać. Pod tym względem to i tak nic to nie uchroni. Więc, ale nie pomyślałem, że to już będę miał praktycznie zaspany całą szczepę 28, nie, 24 tony. Więc tutaj to w ogóle shit hitów. No, patrząc na wydajność, no bo chcę zobaczyć na minimum. Pamiętajcie, razy 4 powierzchnia pola, ja tak mam. No to mamy tak. Ile? Gdzie zabuję wszystko? No, fajnie było, się załadowało. 4 razy 4 jakiś hektar to mamy. Te 20 mają hektar 80 przy wyliczeniu. I hektar, czyli mamy hektar 20. Hektar 80, czekajcie, kurwa, już jebę. Hektar 80 i hektar to by było 2,80, blisko 3 hektar, kurde, więc 36 ton powinno brać. No ja nie wiem, tutaj po 20-40 ton powiem wychodziło, nie wiem jakim pojem to wychodzi, tak ciężko mi stwierdzić. No ale dobrze, jeśli mi to nie wychodzi, to mogę zarobić tyle, a to jak najbardziej mi to pasuje.
by nie było. Nie wiem. Nastawiamy to. Pewnie jeszcze jeden zbiornik. Wiadomo, to może z brzega będzie nowe. Później może będzie Kijowa, nie wiadomo. Jak to będzie wyglądało finalnie. Na razie jest dobrze. Myślę, że no, te 40 tam kojarzymy miał. Ale już na pewno myślę, że na 40, jak mniej więcej wiadomo. No to będzie elegancko. Już jedna kapsuła jest pełna. Mi się zdaje. Spoko, fenomen. Pytał mnie, jak się opłacnie, jak to się od razu robić udaje. Gospodarstwie. Co do innych upraw, które są zależne. Ale patrzcie, bo jest naprawdę dość, może z tych powinien dostać więcej. Patrząc na to, ile tak powiedzmy naprawdę oddaje w tym takim gospodarstwie. Tylko, że też tak patrzę teraz, że to przecież jest 6-rzędowa już przystawka. To ona też swoje już teraz wciąga. Ma tą swoją szerokość. Więc może dlatego tak jest? Nie wiem. Tamtym tutaj posiedliśmy czym? Bizonem? Przystawką? To mieliśmy wspólna, żeby mam nie zemgać którego? Przy eksploracji, przy oborze, przy szopie mieliśmy 150, około 160 ton chyba popędzy. Więc tam było 12 hektarów? Nie wiem ile tam było. No tutaj to jest ta przyjęcie zasiany, to było chyba przecież. No i wtedy mieliśmy naprawdę luks robotę, a teraz no jestem w szoku, że to tak oddaję. A wiecie co? Ja sobie wezmę i parę jeszcze raz na ten zestaw. Zobaczymy ile z niego uzbieramy. Z tego względu byśmy wiedzieli co jak. Dobra, gdzie musimy jechać? A jeszcze jak będzie. Więc sobie gasimy, teraz pojedziemy sobie sprzedać. I będzie laleczka. 24 tony. Ja się tak sklepię, to i tak wiem, że mam nadmiar kukurydzy na tego gościa, więc po co mam tu trzymać? Ładę to było posłowane. Nie będę miał z głowy jakieś jakieś przyrządzie, że powiedziałem, że to było ganiane przed, na live, robota była. Więc nie wchodzał czas tak naprawdę teraz siedzieć i ogarnąć, gdzie co miał spustać. No takie życie. Zapowiadam sobie tutaj, no, naszej chyba świniarni, poczalni, przepraszam, i to jest zamyk. Będzie git, tak mi się zdaje, to jest najbliżej, a też nie chcę jakoś tutaj zamulać, no i się kurwa na OBS-a spieszę. Chyba, to nie było jakoś. Więc, na poczalni pojedziemy, a sprzedamy na poczalni, będziemy kończyć. Bo jest 2011, no tutaj byście chyba. Ale no tak życie, że dzisiaj 3 godziny samego oganiania. To może powiedzieć coś sobie, 3 godziny samego oganiania save'a. Więc jeszcze to już dzisiaj wyglądacie to już może nie lepiej. I nie z głowy. Bo jednak chyba chyba szybciej zetnę niż te całe sianogłosy, które mieliśmy na live. Ale jestem w ogóle szoku, że to w ten czas wiesz. Zeszło, normalnie szok, ale a tak niech to tak lepiej wyjdzie, jak ma wyjść to inaczej. Tak musiałem to zrobić, tak musiałem to zrobić, więc jeden to pies wyszedł. Dobra, no i żadnych ruszani i zaraz będziemy sobie kończyć. Może gdzieś jakieś pole teraz kupi, a się dużo zbiera pieniądze na tym, z tego pokojedzy. Czy to było tu, to było tu. Czekajcie, to ją stronę była ładowczą. Mamy ładowczą. Prawą, no B. Pasowało, że ja miał tak ustawione. Cyk. A teraz nie mogę przestawić, żeby się jedna wyładować. Niby to jest fajna sprawa z tą szczepą, ale powiem szczerze, że będę musiał szukać czegoś jeszcze innego. Nie wiem, czy takiej typowej już naczepy nie poszukać na moje gospodarstwo. Jednak by to też się zdało. Nie powiem, że nie. Żeby taką szczepę sobie... Ctrl-F? Nie, ja chcę. Czekajcie, jak to się zmieniało? Z X
No nie wkurzaj mnie. A, dobra, to się trzeba przestawiać się na U. Tak normalnie, dobra. No co, to co? Nie będę przedłużał, dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, zaczepkę, w ogóle komentarz, linki za wydanie. I trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.